Dzień dobry, 4 maja, godzina 8:48. Spójrzmy na interwał miesięczny pary głównej. Widzimy, że ostatnie miesiące to spór o dolne ograniczenie konsolidacji w okolicach 1.057 i świeca kwietniowa może być traktowana jako sukces popytu, który oddalił cenę właśnie od tej lokalnej bariery, a cała ta kilkumiesięczna sekwencja może być w tym momencie interpretowana jako false break, jako negacja wyłamania tego dolnego ograniczenia dwuletniej konsolidacji. Wniosek taki o to, że pomimo, że tutaj wewnątrz tej struktury mogą być jakieś poziomy pośrednie i są, co widzimy lepiej na niższych interwałach, to do czasu zniesienia tutaj tej świecy obowiązuje ruch w kierunku górnego ograniczenia konsolidacji. Także interwał tygodniowy wskazuje na inicjatywę kupujących poprzez zawiązanie wzrostowej luki atakującej granicę 1.083 1.084. Luka nie jest zamknięta. W tej chwili widzimy jakąś reakcję podaży, natomiast ta reakcja jeszcze nie zmienia układu technicznego rynku. Stałoby się to dopiero wówczas, kiedy w cenach zamknięcia cena by znalazła się znowu poniżej 1.083 1.084. I podobnie sytuacja wygląda na interwale dziennym. Cena jest powyżej 1.084. Natomiast od kilku dobrych sesji nie potrafi pokonać górnego ograniczenia luki. Czekamy, aż któraś ze stron pokaże swoje intencje. Wykres miesięczny funta dolara informuje o tym, że te dwie świece sygnalne ze stycznia i marca, one nie kłamały, że poziom 1.210 jest jakimś w tym momencie lokalnym wsparciem i popytowi udało się wyprowadzić największą po Brexicie korektę. Został zaatakowany lokalny, domniemany poziom oporu 1.280 i w tym momencie mamy reakcję podaży. Wniosek jest następujący, że wynik sporu o tą barierę powinien nam określić kształty tej konsolidacji. Jeżeli uda się sprowadzić cenę poniżej, no wówczas możemy wrócić do balansowania w tej strefie 1.280-1.210. Natomiast jeżeli popyt potwierdzi wyłamanie tej bariery, otwiera się droga w kierunku 1.345. Podobny obraz rynku daje nam interwał tygodniowy, wielki sukces kupujących, obrona granicy 1.210, wyłamanie bariery 1.254 i atak na dolne ograniczenie poprzedniej pobrexitowej konsolidacji, czyli okolice 1.285. Wynik starcia powinien określić sentyment rynku w średnim terminie, czyli false break ewentualny, czyli sprowadzenie ceny poniżej, no otworzy drogę w kierunku tutaj bariery 1.254, natomiast z kolei potwierdzenie wyłamania otwiera drogę do tutaj ataku na przykład na dolne ograniczenie poprzedniej, znaczy spadkowej luki otwarcia, pobrexitowej luki otwarcia 1.340. I bardzo precyzyjnie wskazuje nam na to interwał dzienny. Po dużym impulsie wzrostowym, począwszy od wyłamania granicy 1.254, cena dotarła do dolnego ograniczenia poprzedniej konsolidacji. No i od tych kilkunastu sesji jest spór, przyciąganie liny pomiędzy właśnie tą barierą w okolicach 1.287. Nie możemy w tym momencie uznać spór za rozstrzygnięty, jedynie możemy powiedzieć, że najbliższy hipotetyczny poziom wsparcia w tym momencie znajduje się w okolicach 1.270. W kwietniu udało się zanegować wyłamanie istotnej bariery 111. Zobaczmy, że ta bariera nie jest przypadkowa na rynku dolara jena. No więc to jest pierwszy poważniejszy sukces popytu od momentu odrzucenia ceny z okolicy 116. Wniosek jest prosty, że do czasu nim cena przebywa powyżej 111, to popyt ma szansę rozwinięcia impulsu w kierunku najbliższego poziomu oporu. Natomiast pewne wątpliwości co do dalszego zachowania ceny zaczniemy mieć wówczas, kiedy cena wróci poniżej 111. Wykres tygodniowy pokazuje siłę wzrostowej luki sprzed ponad 10 dni. Nie została zamknięta. Udało się potestować ponownie istotną lokalną barierę 111.50, wyłamać ją, więc znowu to samo. Do czasu powrotu poniżej 111.50 to popyt ma szansę wyprowadzić impuls w kierunku 115.90-116. Natomiast powrót poniżej stawi pod znakiem zapytania cały ten wzrostowy impuls. I bardzo podobnie sukces popytu widzimy na wykresie dziennym. Najpierw negacja wyłamania lokalnej bariery 110.25 poprzez wzrostową lukę, później wyłamanie spadkowego sygnału odrzucającego cenę od bariery 111.80-111.90, no i wejście w tą strefę poprzedniej konsolidacji 114.80-111.80. Do czasu, nim cena przebywa powyżej 111.80, to z perspektywy tego interwału obowiązuje ruch w górę. Dolar frank interwał miesięczny wskazuje na to, że cenę mamy w paraliżu. To jest
długoterminowy ruch boczny o takiej strefie oporu. No więc jeżeli popyt chce pokazać, że na tym rynku coś znaczy, no powinien wrócić powyżej przynajmniej poziomu 1, żeby otworzyć sobie drogę do ataku na górne ograniczenie tej strefy oporu. Natomiast do tego czasu ciągle jeszcze podaż ma szansę rozwinięcia impulsu w kierunku 0,954. Interwał dzienny informuje o dość zagadkowej sytuacji, mianowicie od kilkunastu sesji cena przebywa wewnątrz spadkowej luki. Testowane jest zarówno górne, jak i dolne ograniczenie tej luki. To wszystko znajduje się na istotnym wewnętrznym poziomie 0,992. No więc rynek jest w zupełnym niezdecydowaniu. Ja tylko dalej powtórzę te antycypacje. Ewentualne potwierdzenie luki otwiera drogę w kierunku właśnie ataku na 0,954, natomiast zamknięcie luki otwiera z kolei drogę w kierunku testu 0,1005. Logikę tego sporu widzimy na interwale tygodniowym. Mamy przeciąganie liny wewnątrz tej właśnie luki sprzed nieomal 2 tygodni. Dziękuję, wszystkiego dobrego.